strony wyglądało dzisiejsze wydarzenie całe? Jak zwykle pięknie, dzisiaj wyjątkowo pięknie, bo jest trochę zmieniona nazwa. To już nie najlepsi z najlepszych, tylko asy powiatu. A czy w tym roku było dużo uczniów wyróżnionych? No tak jak słyszeliśmy, tych uczniów w różnych kategoriach były różne ilości, ale mniej więcej porównywalna jest ilościowo. Ja myślę, że tutaj na ilości się nie można skupiać, tylko na jakości, że ta poprzeczka jednak rośnie i coraz wyższe osiągnięcia. Dnia 20 czerwca gościliśmy w naszej szkole tegorocznych asów. Mam przed sobą jednego. Jak się nazywasz? Bartosz Kaczmarek, jestem absolwentem zespołu szkół nr 3 w Kędzierzynie Koźlu imienia Mikołaja Reja. A za co dostałeś wyróżnienie? Dostałem wyróżnienie za osiągnięcia na tle społecznym, za to, że byłem przewodniczącym szkoły przez 2 lata, za aktywną działalność na tle promocji szkoły oraz za to, że udzielałem się bardzo w takich organizacjach pozaszkolnych. Czy uważasz, że było ciężko? Myślę, że nie, bo jeżeli robi się to, co się lubi, to myślę, że to są takie rzeczy, które przychodzą naturalnie. Czy jak się Pani podobało dzisiejsze wydarzenie? Powiem tak, no trudno mi mówić, jak się podobało, bo to głównie ja byłam organizatorem, czyli Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego organizował dzisiejszą galę asy powiatu, czyli stypendia starosty powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Patrząc jakby z kuluarów, myślę, że uczestnictwo tak wielu stypendystów, tak wielu honorowych gości przy akompaniamencie takich wspaniałych tutaj wokalistów. Myślę, że uroczystość piękna, która może się nie tylko mnie podobać, ale podobać się przede wszystkim tym, którzy dzisiaj byli uhonorowani. Następnym asem powiatu jest Julka Wróbel. Witam serdecznie. Czy ciężko tak wszystko połączyć? Ciężko, ale przydaje się kalendarz. I jak się ma kalendarz, to idzie nawet. A jaką dostałaś nagrodę? Czy jesteś niezadowolona? Jestem zadowolona nawet z tego, że po prostu zostałam wyróżniona, bo właściwie skończyło się na tym, że jestem jednym z niewielu ludzi kultury w tym powiecie i to jest dla mnie duża nagroda. Czy całe wydarzenie spełniło Pani oczekiwania? Bardzo chciałam, żeby asy powiatu odbywały się w drugim liceum ogólnokształcącym. No, zostaliśmy wyróżnieni, zaszczyceni, bo to, że gościliśmy tutaj uczniów, którzy są asami nauki, asami kultury, asami sportu lub wyróżniają się taką bardzo dużą działalnością prospołeczną, jest dla drugiego liceum no, wielkim zaszczytem. No, ja jestem bardzo zadowolona jako gospodyni. I impreza oczywiście spełniła moje oczekiwania. Również tegorocznym asem z naszej szkoły jest absolwent. Witam. Witam, dzień dobry. Jak masz na imię? Konrad. I za co dostałeś wyróżnienie? Dostałem wyróżnienie w dziedzinie sportu za snowboarding. Brałem udział w zimowych igrzyskach olimpijskich dla młodzieży. No i tam zdobyłem 2. miejsce w kategorii bigger i 4. miejsce w kategorii snowcross. A więc następnym asem jest Vanessa Szafarczyk. A z jakiej szkoły? Z zespołu numer 3. A co dostałaś osiągnięcie? Za co zostałaś wyróżniona? No ja ogólnie dostałam stypendium sportowe za osiągnięcie w Mistrzostwach Polskich Mażoretek 1. i 2. miejsca z solo flagi i solo pałki. A czy w tym roku było dużo uczniów z naszej szkoły wyróżnionych? Tak, mieliśmy 4 uczniów wyróżnionych w nauce, mieliśmy 6 sportowców i Elka Mateusza, więc uważam, że takich 11 osób to jest dosyć dużo. A czy jest Pani z nich dumna? Bardzo. Ja jestem dumna z każdego ucznia w mojej szkole i przez takie działania jak to, przez taką motywację i też pokazywanie uczniom, że można być takim asem powiatu, chcę każdemu swojemu uczniowi powiedzieć, ja to powtarzam namolnie i ci, których uczę, to dokładnie to wiedzą i pewno się uśmiechną, jak będą słuchali tego wywiadu, że najważniejsze w życiu mieć swoje skrzydła. I te skrzydła mogą być naprawdę w bardzo różnej dziedzinie. Tegorocznym asem jest też również Mateusz Gawin z naszej szkoły. Cześć Mateusz. Witam Karolina. Za co dostałeś to wyróżnienie? Wyróżnienie to dostałem jakby za całokształt. Udzielanie się na szczeblu szkolnym oraz miejskim. A co dokładnie? No to na przykład samorząd uczniowski, przewodniczący samorządu uczniowskiego, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta, członek WOPR-u, branie udziału w konkursach, takie tego typu aktywność społeczna. No to dużo rzeczy. Miałeś na to wszystko czas i chęci? Miałem na to wszystko czas, miałem na to wszystko chęci. Wystarczy chcieć. Jeżeli się chce, to się też i ma czas.